Słuchacie podcastu dla Wikipedii z serii Lasy Warszawy. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam serdecznie w kolejnej audycji Spacerowniku w Lesie Warszawskim. Dzisiaj jesteśmy w Lesie Bielańskim i znajdujemy się w miejscu, z którego zaczynamy spacer, a jest to dokładnie przystanek UKSW 03 i UKSW, nie widzę numeru, stąd w każdym razie przy stacji Veturillo. Jesteśmy też przy ulicy Devaitis. To z tego miejsca będziemy zaczynać nasz spacer. A są ze mną Bartosz Popczyński. Dzień dobry, witam serdecznie. I Adrian Uszkiewicz. Dzień dobry. Dobrze, już zaczynam pamiętać. To cóż, to miejsce, które tutaj ciekawe, czy to drzewo do czasu, kiedy słuchacze będą słuchać tego odcinka, bo nagrywamy nasz podcast w czerwcu 2019 roku. Czy to drzewo dotrwa do tego czasu, takie złamane i przewrócone? Tutaj opowiecie nam, co to za drzewo jest w takim razie. Czy wiecie coś na temat tego drzewa? No widać takie charakterystyczne liście. To jest kasztanowiec. A w zasadzie ja bym powiedział, że to jest to, co z tego drzewa pozostało. Ale ono się odradza, także jest szansa, że ono jeszcze będzie... Że jeszcze coś z niego będzie. Bo wypuściło liście, dokładnie. Walczy o życie. Dokładnie, tak. Walczy. Słońca chyba ma sporo tutaj. No tak, to jest generalnie nasłoneczniony teren, także nie musi się o to akurat martwić. Ale to drzewo jeszcze spotkamy w lesie. Aha, dobrze, to idziemy w takim razie. O, mamy zielone światło, to możemy przejść od razu, bo tu rzadko się to zielone światło świeci. Ciemny ten dzisiejszy las, który mamy obejrzeć. Takie te wszystkie piętra, o których mówimy, że las może mieć trzy piętra, tak? Co najmniej, czy wiele pięter w sobie, no to tutaj chyba są bardzo ładnie reprezentowane. No i dochodzimy do takiego traktu przy ulicy Devaitis. Skrzyżowanie z Marmącką, z ulicą Marmącką. I widać tutaj taką ścieżkę fantastyczną, aż się chce wejść i usiąść na tą ławeczkę po drodze. Tak, ale my w prawie tą stronę nie idziemy, tak? Nie idziemy w tą stronę, ale poruszamy się wzdłuż tej ścieżki, tylko że lasem, ponieważ ta ścieżka prowadzi do Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego i my również będziemy tam zmierzali, tylko że lasem. Natomiast jesteśmy teraz właśnie na skrzyżowaniu ulicy Marymąckiej i Devaitis. Ulica Marymącka wzięła swą nazwę od części Warszawy zwanej Marymontem, a Marymont to trochę po francusku Marie Mont, czyli Góra Marii. Góra Marii, ponieważ król Jan III trochę niżej, bardziej na południe, wykupił tereny i zbudował pałacyk dla swojej żony królowej Marysieńki i nazwał to miejsce Górą Marii, a Las Bielański służył im jako miejsce rekreacyjne i miejsce też na polowania, z którego też również korzystał August II Mocny. Bardzo również lubił te tereny. Natomiast my znajdujemy się teraz już w Lesie Bielańskim, ale mamy też drugi las po drugiej stronie ulicy Marymąckiej. No i to jest taki las, który wzmaga na nas presję poprawnego mówienia w języku polskim, ponieważ jest to las Sławomira Bogusława Lindego, a Linde zasłynął z tego, że stworzył obszerny, jeden z największych, chyba największy w zasadzie w tamtym czasie, słownik języka polskiego, był znanym językoznawcą, zajmował się przede wszystkim językiem polskim i został uhonorowany herbem szlacheckim, nadaniem mu szlachectwa i w jego herbie właśnie został umieszczony słownik języka polskiego. Więc mamy las Lindego z jednej strony, a z drugiej las Bielański, do którego teraz właśnie wchodzimy. I wchodzimy taką ścieżką, która prowadzi tutaj, a jeszcze idziemy kawałek tą ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną, która tutaj jest opisana po lewej stronie na takim drogowskazie. I mamy tutaj otulinę rezerwatu przyrody, kolejna tablica i zaraz skręcamy w prawo, tak? Tak, zaraz skręcamy w prawo, w las.
Jest to takie dość pofałdowane miejsce, ciekawie, bardzo ciekawe geologicznie, bo przejdziemy przez dolinkę Potoku Bielańskiego, potem wejdziemy na skarpę, a możemy nawet zobaczyć, jak to wszystko wygląda na mapie, ponieważ mamy tutaj po drodze tablice edukacyjne, które prezentują nam właśnie cały teren, więc widzimy, że znajdujemy się teraz w otulinie rezerwatu. Potem przekroczymy przez Potok Bielański, wejdziemy na skarpę i wzdłuż w zasadzie praktycznie skarpy dojdziemy sobie aż do uniwersytetu i może nawet Wisłę zobaczymy. Czyli to jest ta sama skarpa, która jest w Lesie Kabackim. No właśnie, więc mamy taką wirtualną wędrówkę przez całą skarpę, można by rzec, ponieważ ostatnią audycję nagrywaliśmy na południowym, początkowym odcinku naszej skarpy warszawskiej, a teraz znajdujemy się na północnym, prawie że już ostatnim odcinku tej skarpy, więc pomiędzy cała Warszawa jest położona, a my rozpoczęliśmy i zakończyliśmy właśnie w tych miejscach, gdzie ta skarpa się ma swoje krańce. I wchodzimy teraz tutaj właśnie na ten szlak pieszy. W dół idziemy, czyli to tutaj jeszcze tej skarpy nie ma, rozumiem, tak? Jeszcze nie, ona się dopiero zacznie za momencik. Zresztą to będzie bardzo dobrze widoczne. Ale tutaj zmierzamy do właśnie dolinki Potoku Bielańskiego. Niestety potoku nie ma akurat, ale to powiemy może jak będziemy bliżej. Wysechł, tak? No tak, niestety tak. On akurat tutaj rzadko kiedy w ogóle woda się pojawia, niestety. Natomiast to może zostawimy, jak będziemy już tam na miejscu. Ale tutaj warto się zatrzymać i zwrócić uwagę na coś, o czym mówiliśmy również w Lesie Kabackim. Bo tutaj mamy dosyć ciekawą rzecz, mianowicie bardzo liczne takie siewki dębu, których tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. Nawet jeszcze część owoców, tak, możemy wyjąć, zobaczyć, że nie wszystkim udało się zakiełkować. Część po prostu nie trafiła na podatny grunt, a część jak najbardziej. A tutaj nawet widać, że bezpośrednio wyrosła z nasiona wyrasta. Tak jest. Tak, tak, dokładnie. Proszę bardzo. Dokładnie. Idealny przykład, okaz. I widać, że już się zakorzenił, a jednocześnie jeszcze ma ze sobą swój owoc w środku nasiono, a już udało mu się wyrosnąć. Ale warto jeszcze powiedzieć w ogóle, dlaczego coś takiego ma miejsce, bo no to jest oczywiście naturalny proces, który się dzieje w lesie, ale w zeszłym roku, w 2018 roku, mieliśmy rok nasienny dębu. To znaczy, że drzewa, każde drzewo ma swoje lata nasienne, tylko tyle, że te drzewa, że te lata występują albo wcześniej, albo później, to z różną częstotliwością. U jednych gatunków, takich lekko nasiennych, które mają bardzo lekkie nasiona, to jest czasami rok albo co dwa lata się trafia taki rok nasienny. A u dębu to jest kilka lat. Także trzeba kilka lat czekać na to, żeby dąb tak solidnie zaowocował. I w zeszłym roku, w 2018, mieliśmy właśnie wysyp żołędzi. Po prostu one się masowo sypały z drzew. No i teraz możemy obserwować właśnie tego skutki, że tych dębów jest naprawdę bardzo dużo. I no tutaj, ale i po jednej, czy po to stronie. Znaczy, że te dęby, które tutaj dobrze się zakorzenią, to one tutaj urosną w tym miejscu? No właśnie, one na razie rosną. Ich jest bardzo dużo tutaj. Tak, one na razie rosną. Na razie walczą o życie, no bo tak to trzeba powiedzieć. To jest w tej chwili walka o życie. Walka o światło, o wodę, też. O światło, dokładnie. O odpowiednie warunki, o wygranie tego wyścigu, bo to jest tak naprawdę cały czas wyścig, który prowadzą między sobą rośliny, o to, aby uzyskać jak najlepszą pozycję. Chodzi o to, żeby zawładnąć danym terenem i żeby pokonać konkurentów. W momencie, kiedy pokonamy konkurentów, no to wtedy jest szansa, że przeżyjemy, chociaż też nie do końca, bo przecież mogą przytrafić się różne niesprzyjające warunki, które na przykład, nie wiem, chociażby silny wiatr, który złamie, prawda, takie drzewo. Więc to jest bardzo trudne. To jest, nam się wydaje, że to może jest taki bardzo spokojny proces, ale to jest ciągła walka. To jest ciągła walka i można z góry od razu powiedzieć, no jeszcze nie wiadomo, które z tych drzewek małych, ale na pewno już można powiedzieć, że większość z tych drzewek nie przeżyje, nie dożyje do takiego wieku, jak widzimy tutaj drzewa nad naszymi głowami. To tylko nieliczni dostąpią takiego zaszczytu.
A te siewki jakoś są przenoszone w inne miejsce może, gdzie będzie im łatwiej przetrwać? Nie, one po prostu tam, gdzie spadły żołędzie, tam, gdzie wykiełkowały, tam rosną. I wiadomo, że tak jak mamy tutaj dęby, które się pojawiły, bardzo malutkie, w zasadzie są przy samym krańcu skraju drogi, no ich los raczej nie będzie zbyt wesoły, to śmiało można powiedzieć. Sądzę, że one długo nie przetrwają. Może będą zadeptane? Tak, może tym najsilniejszym uda się przetrwać kilka lat, ale prawdopodobnie i tak stąd zostaną usunięte, no na skutek po prostu przedeptywania ciągłego, więc pewnie akurat nie dożyją. No my też depczemy i depczemy dalej, w takim razie możemy ale popatrzeć. Ale całe szczęście depczemy tak po ścieżce. No nie ale właśnie te dęby tutaj wkraczają tak, na tą ścieżkę, więc tak trochę sobie same są winne, tak? No nie wiedzą o tym, że tu nie wolno, ale tak próbują tą ścieżkę zarosnąć, bo gdybyśmy tutaj nie chodzili po tej ścieżce, my ludzie, no to w końcu by zarosła ta ścieżka. Rzeczywiście tych siewek no, jest cała masa. Możliwe by też było, że zwierzęta jakąś ścieżkę by również mogły sobie wydeptać, bo również w naszych lasach żyją i dobrze się mają liczne zwierzęta, które również mają swoje szlaki, trochę mniejsze niż ludzkie. Natomiast my rzeczywiście w rezerwacie, w każdym rezerwacie poruszamy się tylko wytyczonymi szlakami, o tym należy pamiętać i my właśnie takim wytyczonym szlakiem idziemy. No i doszliśmy do tego potoku bielańskiego, który niezbyt wartko płynie, a w zasadzie to wcale nie płynie, ale mogę powiedzieć ze swojego dzieciństwa. Z mostku zobaczysz, tak, bo jest tutaj mostek też. Ten chodzimy potok na tutaj mostek płynął, naprawdę. Był i jeszcze w latach 90. jak tutaj przychodziłem, wysyp zupełnie. Jak najbardziej solidny potok płynął, zimą zamarzał, więc całkiem okazałe wrażenie sprawiał. A czy jeszcze po opadach deszczu jakoś on się pojawia? Zdarza mu się. Zdarza się, ale z tego co ja zaobserwowałem, to niestety on tego całego koryta nie wypełnia, tylko gdzieś tam się zatrzymuje, gdzieś tam zaczyna powoli wsiąkać w ziemię, tak, więc to jest raczej taki okresowy spływ, tak bym to nazwał. Natomiast no 100 lat temu jeszcze na przykład to on potrafił wylać, więc potrafił podmyć różne tutaj miejsca i całkiem spore szkody poczynić, więc rzeczywiście troszkę mu się go ubyło. Ale jeszcze warto dodać, że ja tego akurat nie doświadczyłem, nie widziałem, może Adrian to potwierdzi, ale na pewno może potwierdzić nasz leśniczy Marek, który opowiadał, że w potoku widywał ryby, które pływały. No dzisiaj niestety. Tak, ja potwierdzam, bo rzeczywiście dzieciństwo spędziłem na Bielanach i potwierdzam, tak, były tutaj ryby, jeszcze w latach 90. widziałem. Z wędką byli wędkarze też w związku z tym pewnie. No, nie byli zainteresowani takim potoczkiem, ale ryby widywałem. Ja nie miałem okazji zobaczyć, ale jakbyś miał określić, ile tej wody tutaj było, tak na przykład w metrach, jaką szerokość miał ten potok, to ile by to było? Nie, to widać dokładnie jego szerokość. To jest odtąd, jak się zaczyna, takie niewielkie wypiętrzenie po jednej i po drugiej stronie, czyli te ciemniejsze. Czyli taki metr mniej więcej. Mhm. Tak. No dobrze, no to fajne wspomnienie, troszkę jeszcze widać, ale za kilka lat może już być gorzej z tym widokiem, nawet tego tutaj potoku, który już zarośnie zupełnie, możliwe, nie? Możliwe, że tak będzie. No nie da się go zrewitalizować, nie da się tutaj wody doprowadzić, bo on ma swoją zlewnię i prawdopodobnie ta zlewnia została uszkodzona, tak? To znaczy osiedla ludzkie, które tutaj zbierają też wodę, chyba poziom wody gruntowej się obniżył, bo już to o tym mówiliśmy. Tak. No i to właśnie chyba jest ten problem, tak? Tak, dokładnie. Tak, a teraz wchodzimy na skarpę, bo widać, że niewielka górka, pod którą podchodzimy, to jest właśnie tutaj w Lesie Bielańskim początek naszej skarpy wiślanej, skarpy warszawskiej. Tutaj zawdzięczamy całą Warszawę. Przez to jeden z bardziej malowniczych lasów. Bo idziemy troszkę w lewo, tak? Tak, ścieżką. W lewo, tak. Idziemy cały czas po szlaku. Natomiast idziemy wzdłuż też po drugiej stronie, w sąsiedztwie Akademii Wychowania Fizycznego. A, widać płot tutaj właśnie Akademii chyba, tak? Tak jest. Mhm. Ścieżka taka i szlak jakoś tak mało widoczny. Nie widzę tutaj tych znaków szlakowych.
On jest oznakowany, tak? To jest który szlak niebieski? Tak, tak, tak. Tu są też w ogóle rozmieszczone tablice edukacyjne, więc też mamy pewność, że idziemy rzeczywiście po szlaku. Ale tak jak mówiłem, warto zwrócić uwagę na to, że jednak jest to taki las na pewno wyróżniający się pośród wszystkich lasów warszawskich, ze względu na to, że tu jest bardzo duże urozmaicenie terenu. Mhm. Tu są te tarasy zalewowe, wiślane, w związku z tym jest naprawdę, przenikają się też różne siedliska tutaj, także ten las naprawdę bardzo ładnie wygląda. Taki jest, no, zachęca do spacerów na pewno, do odwiedzania go. I tutaj mamy rozwidlenie. Właściwie na raz, dwa, w trzy strony możemy iść. Możemy iść trochę w prawo do góry i z powrotem jakby, i trochę w prawo po skosie i w lewo na dół, czyli wybieramy tą... No my pójdziemy tak, jak szlak prowadzi tutaj na drzewie. A jest, jest na drzewie, widać, tak. Jest, tak. Szlak, jest widoczny, więc trzeba się rozglądać właśnie na rozdrożach. Zgodnie z prawem podążali. Czyli tamte ścieżki są nieoznakowane, tamtędy nie powinniśmy chodzić, tak? Tak jest, na tamte ścieżki szlakiem zielonym idziemy, na tamte ścieżki, żeby chodzić, to trzeba mieć zgodę, ale oczywiście one służą też pracownikom naszego lasu, więc jeśli mamy takie uprawnienia, to jak najbardziej możemy też się nimi przemieszczać. Ale warto zaznaczyć, że do rezerwatu nie powinniśmy wchodzić tam, gdzie nam się podoba, tam, gdzie nas oczy poniosą, czy nogi poniosą, tylko no, tam trzymamy się tych wyznaczonych miejsc, tych udostępnionych do zwiedzania, no po to, żeby po prostu tego rezerwatu nie niszczyć. No niestety często ludzie są w ogóle nieświadomi, że coś takiego obowiązuje i sobie chodzą gdzie chcą, gdzie im się spodoba. Natomiast my w ogóle teraz jeszcze nie jesteśmy w rezerwacie, tylko ten rezerwat się dopiero zacznie. Zresztą już widzimy, właśnie już widzimy tą czerwoną tabliczkę z napisem Rezerwat Przyrody i z naszym godłem narodowym. No i to oznacza, że będziemy przekraczali za chwilę granicę rezerwatu. Natomiast teraz jesteśmy w, to się ładnie nazywa, otulina, czyli coś, co otacza po prostu ten rezerwat. Ale całe szczęście, że Las Bielański ma jakieś mniej więcej 150 hektarów, z czego większość, bo w zasadzie 130, została objęta tą formą ochrony rezerwatową. W 1973 roku przez Czesława Łaszka. To w zasadzie on tutaj przyczynił się do tego, że dzisiaj mamy rezerwat, obszar chroniony. A ta sama postać też przyczyniła się do tego, że w 80 roku, czyli troszeczkę później, w Lesie Kabackim powstał też rezerwat, został powołany rezerwat. Także no to taka osoba, która rzeczywiście działała na pewno chcąc no, ochronić przyrodę, tak, przed zniszczeniem. Tak, mamy też informacje właśnie przed wejściem do rezerwatu, jak należy się tutaj zachowywać, co robić można, czego robić nie można. No i informacje właśnie z drugiej strony, że wchodzimy już na teren rezerwatu przyrody. No to wchodzimy w takim razie. I co tutaj, musimy zgasić papierosy? Tak. My nie palimy, ale jakie są takie podstawowe zasady, które zmieniają ten teren wcześniejszy w ten teren rezerwatu? No przede wszystkim poruszamy się po wyznaczonych szlakach. Do znudzenia będziemy powtarzać. Tak? Dokładnie. Nie niszczymy żadnej części przyrody. Nie wynosimy grzybów. Nie wynosimy, tak jest. No w zasadzie nic nie wynosimy tak naprawdę z rezerwatu. No poza wrażeniami, tak? Tak, wrażeniami, emocjami, wiedzą, i obserwacjami. Tak jest. Więc to jest sprawa duchowo-edukacyjna, taka wizyta. I zachowujemy się, reszta to już tak w każdym lesie, czyli nie rozpalamy ognia, nie puszymy zwierząt i z szacunkiem dbamy o naszą przyrodę. No ale przecież przysłowie mówi, nie krzycz, bo nie jesteś w lesie. Więc to w lesie chyba można pokrzyczeć trochę, tak? Tak, czasami nawet dzieci mówią, idziemy do lasu narobić hałasu. Nie mam pojęcia, skąd wzięło się takie przysłowie. Może pan Błogomił Lindę by coś więcej na ten temat wiedział. Ale prawda jest taka, że rzeczywiście w lesie zachowujemy ciszę, no bo płoszenie zwierząt
nie jest wskazane. Na pewno nie jest im miło, jeśli tutaj przerywamy ich codzienny tryb życia. I... Dajmy im trochę spokoju. Tak jest. Wchodząc na ich teren. Doszliśmy do takiego miejsca, gdzie jest drzewko takie zupełnie już chyba martwe. Ja nie znam się, ale tak mi się wydaje, bo jest bez kory zupełnie. Znaczy ta kora nawet odpada na wyższych partiach, także widać, że cienkie, nie jest jakieś stare to drzewo, tak ma ile pewnie z kilkanaście lat. I co się z nim stało? Tak panowie wiedzą chyba, co tutaj się stało. Dokładnie to ciężko powiedzieć. Na pewno jest martwe, rzeczywiście. To nie ulega wątpliwości, bo ono już jest pozbawione kory. W zasadzie na większej części obwodu. Tutaj tylko takie malutkie urywki zostały. Ale to jest też właśnie element rezerwatu. To jest bardzo ważny element rezerwatu. W ogóle lasu by trzeba było powiedzieć. Nie tylko rezerwatu, ale rezerwatu szczególnie. Takich drzew jak to będziemy mieli bardzo dużo. Czy to martwych, które jeszcze stoją, czy martwych, które już leżą. Ale proszę zwrócić uwagę, że nawet mijaliśmy parę właśnie, tutaj obok przecież jest kolejne i takich drzew naprawdę tutaj będzie sporo. Jeszcze zobaczymy na przykład takie duże powalone dęby. One pełnią bardzo ważną funkcję w lesie, ale to może powiemy o tym, jak będziemy przy takim właśnie leżącym. To tam będą takie ewidentne przykłady tego, że to jest naprawdę bardzo ważna rzecz w lesie. Tak, dobrze, czyli tam może dalej. Wrócimy jeszcze do tematu. Rola martwego drewna w lesie, dość kluczowe zagadnienie przy ochronie przyrody i przy tym, że życie zatacza cykl koła, czyli tak. Że coś, co rośnie, żyje, rozwija się, następuje potem etap starości, umierania, śmierci, zapoczątkowuje jednocześnie ta śmierć nowe życie. I jakie życie to? Myślę, że wybraliśmy sobie nawet takie jedno miejsce, gdzie blisko ścieżki, że nie trzeba schodzić ze szlaku. Dowiemy się i przekonamy się, że martwe drewno jest kluczem do dalszego życia w lesie i powoduje w zasadzie rozkwit nowego życia. Rozmawialiśmy też w podcaście na temat Lasu Bielańskiego, że tutaj jest chroniony gatunek, nie pamiętam jak się nazywa, ten, który żeruje na martwych drzewach dębu. Tak. Jak się nazywa, pamiętacie, ten owad? Kozioróg. Kozioróg dębosz, tak. Kozioróg dębosz, tak. Będziemy mogli go zobaczyć tutaj? To raczej pytanie do kozioroga, czy nam się pokaże. To tak właśnie jest ze wszystkimi zwierzętami. Duże zwierzę jakieś, owad? Owad, dosyć tak, dosyć duży. Dosyć 5 duży, centymetrów, tak? Tak, dosyć spory. No, sądzę, że szanse niestety nie mamy zbyt dużych może, ale faktycznie warto zaznaczyć, że no, jesteśmy w miejscu, gdzie on występuje, gdzie jest, także można go jak najbardziej zobaczyć. No, podczas naszego spaceru no, chyba będzie to bardzo trudne, ale kto wie, no zobaczymy, może się uda. Czyli jak jakiś zwalony dąb będzie, to można się mu przyjrzeć po prostu, no, tak, i zobaczyć. By trzeba było szukać, prawda? Bardziej jego ślady po tym, co pozostawia po sobie, czyli żerowiska. Jak będzie, no to... Postaramy się poobserwować. Tak, oczywiście my też mówimy o tej postaci imago, czyli dorosłej, że jest taka duża, natomiast no wcześniej tak on składa jajka w postaci larwalnej, też się rozwija, więc taką też postać nie jest wykluczone, że można spotkać tak łatwiej nawet czasami. Mamy kolejną ścieżkę, znaczy tablicę edukacyjną. Doszliśmy do pierwszej właściwie, tak, tablicy. A nie, już mijaliśmy jedną. A tutaj jedynka jest, to co to jest? Bo tak, ze ścieżki przyrodniczej, bo to jest tablica, że ścieżki przyrodnicze, a tablice edukacyjne jeszcze dodatkowe były umieszczone wcześniej, więc tych tablic jest mnoga ilość. Na każdym kroku Las można się czegoś robiniowy, dowiedzieć. Czyli to no jest... No właśnie, bo jak spojrzymy tutaj na ziemię, no to widzimy, że jest taki, teraz już może mniej okazało, ale 2 tygodnie temu jak byliśmy, to był taki biały dywan. Tak. Można by pomyśleć, że wręcz śnieg spadł. Tak, prawie tak. No to nie jest śnieg, to są oczywiście przekwitłe już akacjowa, kwiaty robinni. No od razu w kwestii robinni też możemy, co do nazwy się pewną historię, anegdotę przytoczyć. Idziemy dalej? Czy... Ponieważ jeszcze tak, warto... bo te robinie w zasadzie tutaj wszędzie dookoła mamy i tak, historię z nimi związaną to możemy prawda, ale jeszcze, opowiedzieć. Jeszcze to może powiedzmy o kasztanowcu, który tutaj rośnie, a później pójdziemy dalej i wrócimy, powiemy jeszcze o robiniach, dobrze? Może tak jasne, zróbmy. Jasne. Więc
mamy czerwiec i no raczej nikt się nie spodziewa tego, że będą już jakieś pożółkłe liście, brązowe czy opadające. A proszę bardzo, tutaj mamy kasztanowiec, który nie tylko on, tylko w ogóle wszystkie kasztanowce w naszym kraju się zmagają ze szortówkiem kasztanowcowiaczkiem, niestety. I no to w ogóle jest ciekawe nie tylko to, że on już teraz powoli te liście traci. W zasadzie, kiedy wszystkie pozostałe drzewa w naszym kraju będą zrzucać liście, no to w zasadzie kasztanowce już tych liści nie będą miały. Ale ciekawe jest też to, że w ogóle jesteśmy w środku lasu, a jest kasztanowiec, czyli gatunek wybitnie nieleśny. Bo kasztanowce rosną w parkach, gdzieś w ogrodach. No i gatunek obcy. Dodajmy. No i właśnie, gatunek obcy przecież. Właśnie, to nie jest gatunek, który występował zawsze w Polsce, tylko został tutaj do nas przywleczony, przywieziony. Najprawdopodobniej z miejsce pochodzenia to są Bałkany. No i przypisuje się to być może królowi Janowi III Sobieskiemu. A w zasadzie nawet bardziej antagonistom króla Jana III, czyli Turkom, którzy postanowili podbić sobie Europę i jak przemierzali teren od Bałkanów do dalszej części północnej i zachodniej, to wieźli liczne zapasy kasztanów, czyli owoców kasztanowca, ponieważ karmili nimi swoje konie. To jest jeden powód, a drugi taki, że po prostu kasztanowiec był ładnym drzewem i często sprowadzono go właśnie do ogrodów botanicznych w różnych częściach Europy, więc z jednej strony pojawił się jako drzewo ozdobne, a z drugiej strony taki też przypadkowy wysiew właśnie związany z armią turecką. No właśnie, a tutaj jesteśmy w środku lasu, mamy kasztanowca. Takie dosyć niespotykane zjawisko, bo jednak kasztanowce w środku lasu to jest rzadkość. A tutaj właśnie coś takiego występuje. No pytanie, jak on się tutaj pojawił. No, no ale tutaj może być... Mamy pewną hipotezę. Właśnie. Mamy pewną hipotezę, która jest związana właśnie z całym lasem robiniowym. No bo też pytanie, skąd się wziął tutaj las robiniowy? Skoro my tutaj mamy przewagę w zasadzie dęba, klonu, a tutaj nagle tyle robinni skoncentrowanych w jednym miejscu. A przecież, jeszcze tylko dodam, że robinia, tak samo jak i kasztanowiec, to też jest gatunek obcy. Tylko już pochodzi z zupełnie innego miejsca na świecie, bo z Ameryki Północnej, więc jest zupełnie inna. To jak ona tutaj raczej się w tamtą stronę emigrowała? No właśnie. Jak to się stało, dokładnie, że ona tutaj trafiła? Nie, no, za sprawą człowieka. Oczywiście, za sprawą człowieka, ale jakby głównym argumentem dla sadzenia robinni to były po prostu jej walory użytkowe, drewno, czyli, bo robinia ma bardzo twarde drewno, jeszcze twardsze niż dębu czy wiązu, no i całkiem szybko rośnie, w związku z tym ona była w Polsce masowo sadzona, no dzisiaj się często ją wycina. Do celów gospodarczych. Tak, tak, dokładnie, ale nad tymi wycinkami trochę ubolewają z kolei pszczelarze, bo gatunek miododajny. Zresztą nawet się mówi, że mamy miód akacjowy, co też do końca nie jest prawdą, bo akacje w Polsce nie rosną. To nie jest gatunek, który rośnie w Polsce, tylko to jest bardziej drzewo afrykańskie. Natomiast my możemy mówić o robinni pseudoakacji. Właśnie taka jest też łacińska nazwa, robinia pseudoakacja, czyli robinia, która naśladuje akację, podszywa się pod akację. Zresztą nawet jak bardzo często nawet dorosłym ludziom się pokaże liście robinni, to mówią, co to jest. No to jest akacja oczywiście, a u nas akacje niestety nie rosną. A żeby zobaczyć akację, trzeba pojechać do Afryki. Tak. Gdzie się nie wybieramy, ale tak, mamy tutaj nasze piękne lasy. Tak. I natomiast będziemy je tak prawdopodobnie właśnie, czy ten kasztanowiec, czy większość tych robinni, to jest też pozostałość po osiedlu, które tu się znajdowało. Aha. Bo my jesteśmy na terenie, czego zupełnie nie widać, dawnego carskiego osiedla dla żołnierzy, którzy właśnie gdy Polska była pod zaborami, rosyjscy żołnierze stacjonowali tutaj w Cytadeli. Więc Cytadela również położona na Skarpie Warszawskiej, więc ta skarpa rzeczywiście wyznacza historię, jakiś przebieg historii Warszawy. I niedaleko, całkiem niedaleko znajduje się Las Bielański, więc tutaj pomyślano, żeby w takim miłym otoczeniu wybudować około
150 domków, jeśli dobrze pamiętam? Nie, było 150 mieszkańców. Tak, 150, około 150 osób tutaj mieszkało. Natomiast warto jeszcze powiedzieć, bo mówimy o osiedlu. I faktycznie jest to prawda. Tutaj było osiedle. No dokładnie gdzie, to ciężko stwierdzić. Chociaż wiem, że gdzieś tam jakieś fundamenty jeszcze pozostały. Natomiast warto jeszcze wspomnieć o tym, że to nie były tylko domki mieszkalne. No. Ale udało mi się znaleźć informację, że była jeszcze piekarnia. Browar. Że była karczma i browar właśnie. Także tutaj było całe zaplecze. Może ten browar właśnie korzystał z wody z potoku Bielańskiego. Myślę, że jest to bardzo prawdopodobne. Bardzo dobre miejsce. Tak, tak. Doszliśmy dokładnie do kolejnego rozwidlenia. Musimy słuchaczom powiedzieć, gdzie mają iść. Bo ja tutaj nie widzę żadnego znaku, który by nam wskazywał, żeby nie zboczyć ze szlaku. No to w takim wypadku najlepiej iść po prostu prosto, czyli trzymamy się naszego szlaku. Aha, dobrze. Bo mamy drogę w prawo, drogę w lewo, ale idziemy prosto, bo nie ma innej wskazówki. Jest bardzo dużo różnych. A tam jest strzałka na drzewie. Co to ta strzałka oznacza? To jest albo ktoś grał podchody, albo ktoś miał, nie wiem, taki kaprys, życzenie, żeby sobie tam strzałkę namalować, ale ewidentnie widać, że to jest zwykła taka wysprejowana strzałka. Nie jest to dzieło. Oficjalny znak. Tak, tak, nie jest to żaden oficjalny znak, dokładnie. Mhm. Olbrzymie te drzewa, wysokie, to są dęby, tak? Tak, tak, generalnie są dęby, tak, to prawda. Tutaj na przykład, prawda, już mamy takie dosyć spore drzewo, bardzo duże. I to jest właśnie ciekawe też w Lesie Bielańskim, bo w zasadzie można powiedzieć, że wiele lasów Warszawy są stosunkowo młode, bo na przykład pojawiły się po II wojnie światowej, ale Las Bielański już do takich nie należy. Las Bielański, podobnie jak i Mociński, który jest przecież kawałeczek dalej, Las Sobieskiego czy Las Kabacki, to są chyba takie główne lasy, jedne z najstarszych w ogóle w Warszawie, no ale pośród tych wszystkich lasów chyba właśnie się pod względem tych starych drzew najbardziej wyróżnia jednak Las Bielański, bo tutaj mamy do czynienia nawet i z dębami, które liczą sobie 300 lat. Także 200-300 lat. Także to naprawdę są solidne drzewa. W zasadzie no w pozostałych lasach warszawskich no ciężko znaleźć takie drzewa. A tutaj jest ich dosyć dużo. No jesteśmy też na terenie, który wcześniej był po prostu Puszczą Mazowiecką, więc trzeba pamiętać, że akurat Las Bielański jest pozostałością po Puszczy Mazowieckiej, takim jej spadkobiercą. Tak. Czyli nie został tak na dobrą sprawę zasadzony przez człowieka, tak jak na przykład, nie wiem, chociażby Las Bemowski, prawda, w Warszawie, tylko to jest właśnie pozostałość, coś, co pozostało po dawnych czasach. Też możemy zobaczyć właśnie, że po prawej stronie od ścieżki, tak? Tak? Jest. Jeszcze przed zejściem w ten dołek tutaj, tak? Tak, że martwe drewno z lasu nie jest usuwane, że użyźnia tutaj glebę i że też jest miejscem żerowania, bo widzimy chyba też jakiś ślad po dzięciole, jest miejscem żerowania, jest miejscem, z którego owady czerpią pokarm, jest miejscem, gdzie bezkręgowce się rozwijają. Ale to jeszcze nie to miejsce, które chcieliśmy pokazać. Tak, bo jeszcze one jest kawałeczek dalej. Tak, one jest w zasadzie tutaj. Skręcimy sobie tutaj w prawo. My będziemy oczywiście podążali tak jak szlak, czyli tutaj w lewo. Natomiast w górę. Tak, natomiast my sobie zejdziemy tutaj. No to rzeczywiście takie rozpadliny już można powiedzieć. Ciekawe, tak, dokładnie, jak to będzie wyglądać, jak nasi słuchacze tutaj będą już przychodzić. Widać naprawdę kawałek, solidny kawałek dęba. I na tym dębie, proszę zobaczyć, tam na górze, gdzie niegdyś wyrastały korzenie, tam się pojawiły jakieś rośliny. Prawdopodobnie, tak jak patrzę, to chyba są jasnoty, tak mi się wydaje. Nie widzę dokładnie. W każdym razie, no jest to tutaj też również mech. W związku z tym, no mamy oznakę tego, że to jest jakby życie po życiu. Mhm. Że, tak, jeszcze tutaj, tak, tak, tam jeszcze też podejdziemy za chwilę. Tutaj widać ewidentnie, że martwe drewno pozwala żyć innym roślinom. Daje im też początek, takie dosyć dobre. To jest też siedlisko, no bo tutaj się gromadzi sporo wody.
No ale te korzenie tych roślin zaczynają rozsadzać to tak, stare dokładnie, drzewo. Dokładnie, tak, dokładnie. Te korzenie będą rozsadzały. Oczywiście, że tak. Czasami nawet zdarza się tak, to są rośliny zielne, ale generalnie zdarza się tak, że na przykład trafiają się drzewa. No i jak to drzewo zaczyna rosnąć, to faktycznie rozsadza to, co jest tutaj. Także to jest, no mówi się często, że drzewo tyle lat, ile rosło, tyle lat się jeszcze będzie rozkładało. Chociaż no to wiadomo, też zależy od tego, w jakich warunkach się znajduje to drzewo. To nie do końca zawsze jest tak prawdą, ale de facto no jest to bardzo długi czas i tu jest, o tu Adrian coś wyszukuje ciekawego. Widać, że mamy larwy. Aha. Owadów. Bezkręgowce, może jakieś jajeczka już tutaj coś zostały złożone, więc no, życie tętni. Oczywiście też nie będziemy odkrywali tutaj stworzeń, które korzystają z tego, że mogą sobie bezpiecznie, sobie mieszkają, tak jest, tak? W środku żyć. Ale na przykład widzimy takie niewielkie dziurki w różnych miejscach. To są pozostałości, to są miejsca, w których właśnie jakiś owad wchodził lub wychodził z tego drzewa po to, żeby złożyć właśnie jaja, żeby zjeść sobie tutaj posiłek, więc no tutaj też po obwodzie widać, prawda? Że też właśnie się owady pojawiały. Tutaj też właśnie są po tym ślady. Ścieżki. A takie, tak, dokładnie, a takie martwe drzewa, bo nie tylko dęby przecież, to jest też świetne miejsce dla dzięciołów. A zresztą dla innych zwierząt też, do zdobywania pożywienia. Bo skoro tu jest bardzo dużo owadów, no to nic prostszego, tylko podlecieć, podejść wydłubać, tutaj tak. I wydłubać je, dokładnie. Więc dzięcioły też bardzo często z tego korzystają i nawet często można zobaczyć właśnie takie kawałki drewna leżące i są one rozkuwane przez dzięcioły, czy też inne ptaki właśnie w poszukiwaniu pożywienia. Ale też, jak już jesteśmy przy tym martwym drewnie, to z kolei nie można też pomijać jeszcze jednej bardzo istotnej funkcji, czyli schronienia, no bo przecież akurat to drzewo, z którym tutaj mamy do czynienia, nie ma wewnątrz jakiejś, nie jest jakoś spękane, nie ma wyrw, nie ma dziur, ale wiele, tak znalazłeś, jednak coś tam jest. A czy nie, możemy zobaczyć. Ale tak, tu faktycznie. Właśnie do tego zmierzałem. Chodziło mi o to, żeby pokazać, że właśnie w takich drzewach też są świetne kryjówki dla zwierząt. Czy to na przykład dla gadów, czy dla płazów też mogą być. No oczywiście ptaki, nawet są ptaki przecież, które mogą się tutaj gnieździć. Także to jest naprawdę świetne miejsce. Tak, dlatego też jeśli zobaczymy taką kryjówkę, to nie wkładajmy tam ani patyka, ani za blisko okiem naszym nie lustrujmy, bo coś może wypaść albo my możemy coś obudzić czy przeszkodzić mu w spokojnym życiu. A jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo jak już tak rozpracowujemy dokładnie to drewno, to jeszcze warto powiedzieć o jeszcze jednej istotnej rzeczy. Chyba nawet to tutaj widać, tak mi się wydaje. Tak, to nawet jest to widoczne. Jak tutaj, jak naciśniemy, co prawda może teraz nie, no bo jest sucho generalnie, ale jak weźmiemy kawałek takiego drewna i mocno ściśniemy w dłoni, to może wylecieć woda. No wiadomo, parę kropelek wycieknie. Takie martwe drewna, martwe drewno w lesie jest, pełni funkcję takiego rezerwuaru wody. Tutaj bardzo one gromadzą wodę niczym gąbka. W związku z tym, no to też jest bardzo dobre, dlatego to też jest właśnie bardzo dobre miejsce do tego, żeby rośliny się tutaj pojawiały. No wystarczy nasiono upadnie, ma bardzo dobre warunki, jeszcze jest cały czas jest w miarę wilgotno, więc świetne miejsce. Także myślę, że powiedzieliśmy dokładnie, dlaczego akurat martwe drewno jest w lesie tak bardzo ważne i dlaczego no, leśnicy też zostawiają to właśnie ze względu na mnogość tych funkcji. Mam nadzieję, że słuchacze radzą sobie bez obrazu, bo nie do każdego spacerownika mamy obraz, ale do tego akurat, o którym, który dzisiaj nagrywamy, jest obraz, jest wideo. Można je zobaczyć w notatkach do audycji i razem z nami przejść się nie tylko ze słuchawkami na uszach, ale przy komputerze możecie obejrzeć albo na telefonie, tak? Będąc w lesie, można zobaczyć ten filmik i razem z nami obserwować. No to na przykład mamy właśnie ślady historii, czyli jakiś fragment dawnego osiedla. Ta cegła taka, tak? Tak, tak, tak. Takich tutaj
Jest sporo zapewne. Przy podejściu pod górkę. A ta dolinka, to co to jest tutaj, nie wiadomo. To jest właśnie po potoku wszystko. A, to jest też potok. Tak, tak. No generalnie tak. Chociaż muszę powiedzieć, że nigdy nie widziałem tutaj wody, żeby tutaj do tego miejsca już dopłynęła. No ale cóż, no taka kolej rzeczy widać z tego. W ogóle no Polska ma teraz duży problem, jeżeli chodzi o wodę. My się zmagamy z... Może jeszcze tego bardzo mocno nie odczuwamy, ale sądzę, że niedługo już będziemy dosyć mocno odczuwać brak wody. Zresztą no już mówi się od dłuższego czasu, że może kiedyś nam wody zabraknie pitnej, także no liczmy, że do tego jednak nie dojdzie. Mhm. Ale to być może jest właśnie skutek, jeden z takich widocznych skutków tego braku wody. O proszę, tutaj też ciekawa rzecz. Także to, co w Lesie Bielańskim jest dosyć częste. Takie stare drzewa, które mają różne dziuple, różne ciekawe kryjówki, spękania. No i tutaj widzimy, że to jest świetne miejsce. Tu akurat pajęczyny. Pająki sobie upodobały to miejsce. I łapią sobie pożywienie w te pajęczyny. Mhm. Mhm. Dobrze, idziemy dalej. A w kierunku to jest wschodnim, tak? Tak, 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 tak. Chwila zastanowienia, tak, tak, rzeczywiście. To jest kierunek wschodni, dokładnie. Mhm. Czyli zbliżamy się w stronę Wisły. Idziemy do Wisły. O, dzięcioły, właśnie. Mówiliśmy przed chwilą o dzięciołach i też się dzięcioł właśnie teraz odzywa. O, proszę, proszę, proszę. Ale bliżutko. Rudzik. Ale coś takiego niesłychanie rzadko się zdarza. Chyba młody, tak podejrzewam, bo tak, dokładnie. Dokładnie, bardzo delikatnie tak sobie podlatuje. Taki typowo leśny ptak, bardzo mocno z lasem związany. Czasami też i w ogrodach można spotkać, czasami do karmnika nawet przylatuje. No ale takie szczęście nam się trafiło, to jest rzadkość, żeby zobaczyć z tak bliska rudzika. One generalnie... Udało mi się go złapać na filmie, także to też jest dodatkowa zachęta do tego, właśnie, żeby zajrzeć. No to fantastycznie. To fantastycznie. Bo usłyszeć tego nie za bardzo usłyszeliśmy chyba, tak? To nie, on się odzywał? Był młody, nie odzywał się. Tak, tak, tak. Nie odzywał się on. Tak. Długo rodzice. O, tutaj już są dalej, siedzi. Siedzi jeszcze, tak? O, tu. A siedzi faktycznie. O, podleciał. Aha. Rzeczywiście. Ale no, na gałązce. No i teraz dochodzimy do kolejnego rozwidlenia. Tak, po lewej widzę, że jest ścieżka taka ograniczona płotkiem, a my idziemy troszeczkę w prawo, żeby dołączyć do takiej większej ścieżki, tak? I w lewo tą ścieżką idziemy. Ciekawe, czy słuchacze sobie poradzą z tą moją opowieścią i trafią. O, i wchodzimy już na taką ścieżkę, która jest dokładnie pomiędzy ogrodzeniem, także już wiemy, że na pewno jesteśmy w odpowiednim miejscu, nie jesteśmy gdzieś poza szlakiem. Chociaż szlaków, tak jak mówiłem, tutaj nie widać za bardzo. To może warto byłoby odnowić te znaki szlakowe. Nie wiem, kto to odpowiada za to, czy to wy, czy to... No właśnie, to jest tak, to jest dosyć dobry pomysł, ale ja bym chciał, żebyśmy poszli na w lewo. Chwileczkę, tak, w lewo, ale my nie będziemy schodzić tam na dół, tylko sobie pójdziemy, żeby pokazać trochę tak, właśnie to jest dobrze nazwane, tak. Ponieważ tutaj, żeby łatwiej nam się schodziło i wchodziło, to zostały Lasy Miejskie Warszawa wybudowały schody, tak jest, więc łatwiejsze jest na pewno dojście na górę tędy niż wspinanie się skarpą, szczególnie, że zbliżając się do Wisły, ta skarpa zaczyna troszkę bardziej być stroma. Tutaj też dęby widoczne, czyli musiały też te siewki, tak, żołędzie. I tutaj. No, dokładnie, tutaj też żołędzie opadły. Poupadały. Tak jest. Te schody w ogóle zostały niedawno wybudowane, bo jeszcze do niedawna one były, no już wymagały remontu. One po prostu się w niektórych miejscach w ogóle nie nadawały do użytkowania. Ale co ciekawe, te poprzednie schody to w ogóle były wykonane właśnie z drewna robiniowego, które rosło tutaj w Lesie Bielańskim. Po prostu ta robinia była usuwana i z niej zrobiono schody. No i ta robinia dosyć długo przetrwała, bo to jest twarde drewno, wytrzymałe na działanie warunków atmosferycznych. Ona się nie rozsypuje po 2 latach, tylko wytrzyma naprawdę bardzo długo. No ale niestety, no, jak wszystko ma swój kres i te schody trzeba było wymienić. Natomiast tutaj widzimy właśnie
bardzo ładny widok, no też przedstawiający nam niezwykłość tego lasu, że jednak, prawda, mamy taki dosyć strome zejście w dół, potem znowu z powrotem tam do drogi będzie takie wejście pod górkę. No szkoda tylko, że tej wody nie ma, bo to by na pewno upiększało to, ten cały nasz obraz tutaj, no ale jednak trzeba przyznać, że coś takiego widzieć w Warszawie to jest raczej rzadki widok. Tak, no Lasek Bielański pod tym względem jest najbardziej malowniczy. Tak, chyba. Tak, zdecydowanie. Jest bardzo, bardzo urokliwy, tak. I on się charakteryzuje właśnie tą dużą rzeźbą terenową. Także tutaj naprawdę można rzeczywiście doświadczyć czegoś niezwykłego tutaj w tym lesie. Trochę poczuć się może tak troszeczkę jak w górach, myślę, tak, delikatnie. Tak, rzeczywiście taki jest. Tylko, że on jest taki bardzo lasek liściasty, tak, prawda? Tutaj mało jest drzew iglastych. Tak, ale tak, są rzeczywiście, też. Jak byliśmy w lesie kabackim, to widzieliśmy, albo ci, którzy słuchali, to słyszeliśmy, że jest to las mieszany. Mówiliśmy wtedy zarówno o drzewach liściastych, jak i iglastych. I rzeczywiście mnóstwo nasadzeń i mnóstwo sosny w lesie kabackim rośnie. Natomiast las bielański, no możemy go nazwać lasem czysto liściastym przede wszystkim. Chociaż czasami też i drzewa iglaste się oczywiście trafiają, prawda? Tutaj jakbyśmy niżej zeszli, to tam na przykład rosną modrzewie. Ale de facto no na przykład sosny, no to tutaj jak patrzymy, trudno to powiem spotkać. Szczerze, no ja nie widzę żadnej. Rzeczywiście tylko tak, głównie są te lasy, te drzewa liściaste faktycznie. Chociaż też warto zwrócić uwagę na to, że jednak las kabacki też powinien tak wyglądać jak ten las. Powinien być właśnie zbliżony do tego, ponieważ no, tam jest dosyć żyzno. Tam to siedlisko pozwala na to, żeby tam rosły gatunki, no, mające większe wymagania. Tutaj skręcamy. Skręcamy w lewo. Tak, skręcamy w lewo. Trzymamy się właśnie tego płotka, który zresztą zaraz się skończy, ale my sobie pójdziemy jeszcze dalej. Natomiast właśnie w lesie kabackim no też powinno być więcej tych drzew liściastych. No i dlatego też właśnie on jest przebudowywany. Mhm. Przebudowa, czyli właśnie zmiana składu gatunkowego. Tutaj na drzewie widziałem taki znaczek dla turystów pieszych chyba, tak? Że tak, to szlak tak, pieszy tak, jest. Tak, tak, jest tak. Tak właśnie. O, i tutaj widać tak kolejny. O, tutaj już? Dokładnie, tak, tak. Tutaj widać dokładnie to samo. No i też możemy obserwować te dęby, prawda? Tutaj już tych starych dębów jest znacznie więcej, bo tam jest jeden, tutaj drugi, tutaj trzeci. Był jeszcze jeden zwalony, także jest ich naprawdę całkiem sporo. No taka właśnie jest, taki też właśnie urok lasu bielańskiego, że tych starych drzew jest dosyć dużo. Mhm, dobrze, to idziemy. Komary również atakują w tym lesie, chociaż zabezpieczyliśmy się troszeczkę tym razem. Polecamy gorąco przygotować się na taki spacer i ja postaram się w notatkach coś dodać więcej, jakie środki są bardziej bezpieczne i jakie są skuteczne przede wszystkim, bo to chyba najważniejsze. Co tutaj warto mamy? Warto się pochylić może czasami, bo my tak tylko patrzymy, głównie zadzieramy głowy albo patrzymy co jest na wysokości naszego wzroku, a czasem też i warto popatrzeć na to, co w dole. A to taka znana chyba najbardziej z ogrodów roślina, ale w lesie sobie też bardzo dobrze daje radę. To jest bluszcz. I ten bluszcz ma liście praktycznie zielone przez cały rok. No i czasami można też zaobserwować, jak się gdzieś tam wspina na drzewa i może to wyglądać trochę jak jakaś dżungla. Właśnie dzięki temu bluszczowi możemy mówić trochę o takiej polskiej dżungli. Tak to wygląda. Dosyć ciekawie. Jeszcze tworzy takie specyficzne, charakterystyczne, włoskowate korzenie. W związku z tym, no, może to rzeczywiście troszkę nam przypominać dżunglę. Dalej tutaj mamy mnóstwo tych siewek dębowych. Bardzo dużo. No właśnie, w ogóle jakie też drzewa rosną w lesie bielańskim, bo to, o tym by warto było też powiedzieć, bo tutaj mamy tak jak my idziemy, to przede wszystkim właśnie dęby, poza tym
sporo też już klonów minęliśmy. Klonów też dosyć dużo. No, przede wszystkim właśnie robinie też, których jest tutaj teraz już w tym fragmencie akurat trochę mniej, ale tam wcześniej było dosyć dużo. No i lipy też. To no takie gatunki... Graby. No i graby właśnie. A, no tak, oczywiście. Graby. Tam niżej, jakbyśmy zeszli jeszcze w stronę Wisły, to również spokojnie wiązy, jesiony, czyli takie... Tak, a tu można właśnie było zobaczyć właśnie, bo co chwila mijaliśmy tak naprawdę i nawet jeszcze bardziej okazałe drzewa. Natomiast widać i kora taka charakterystyczna, mniej spękana niż u innych drzew, tak, dosyć gładka. I jak spojrzymy na górę, to widzimy też, że liście również charakterystyczne z takimi głębokimi nerwami po tym, ale symetryczne, po tym najłatwiej rozpoznać grab. I podwójnie piłkowane, bo z kolei to liście grabu często są mylone z kolei z liściami buka, a różnią się tym, no taka chyba najbardziej widoczna różnica, to, że liść buka jest, ma taki brzeg bez żadnego karbowania, ząbkowania, aha, natomiast liść, o właśnie tutaj Adrian pokaże, o właśnie, to jest liść grabowy, bo ma właśnie takie podwójne piłkowanie. Bo podwójne, bo są takie ząbki malutkie, tak, takie malutkie ząbki i są takie większe ząbki. To jest właśnie liść grabu. I też już żółty. Czemu żółty? O tej porze roku. No, zielone cały czas mamy na drzewach, ale... Jak wpadnie, to tak zaczyna żółknąć. Już te z zeszłego roku to w zasadzie praktycznie są rozłożone, bo są takie liście, które się bardzo dobrze rozkładają, a są takie, na przykład liście klonu, bardzo szybko się rozkładają, bardzo ładnie, dobrze, a liście dębowe na przykład już dużo, dużo gorzej, a tu jeszcze właśnie to tak, jest bo nie ciekawa. Tylko liście, ale też owoce buka możemy zobaczyć z nasionami w środku. Więc tu orzeszki bukowe? Nie, to nie są orzeszki. Grabowe, właśnie. Orzeszki grabowe, o tak by trzeba było powiedzieć. Nie powiedziałem. Powiedziałem buk? Nie. Buk. Powiedziałeś... Aha. Grab. Powiedziałem. Grab. To jest oczywiście grab. Tak, myślałem już o buku. A... Tak, oczywiście doprecyzujmy, tak, jeśli to jest owoc i nasiona w środku grabu, no bo możemy też poznać właśnie po tym, że jeszcze liście tutaj ma. Więc... No może być test dla słuchaczy, czy wychwycili, że najpierw była mała zmyłka, że to miał być buk. To oczywiście buk nie jest, to jest grab. No po dźwięku trudno byłoby rozpoznać chyba, co to jest. A tu nad nami jeszcze coś ciekawego. Bo to jest taki dosyć ciekawy kształt drzewa. Pytanie, jak to się wytworzyło, bo takie dziwactwa też w przyrodzie mają miejsce. No myślę, że może być tutaj wiele różnych... Tak jakby złamane było chyba, tak? Właśnie, no ja podejrzewam, że ten główny wierzchołek, który prowadzi całe drzewo do góry, został złamany. Nie wiadomo na jaki skutek, no ale to takie tylko przypuszczenie. Został złamany, w związku z tym jakiś boczny przejął tą główną rolę tego pędu wierzchołkowego. No i z racji tego, że no musiał troszeczkę, wymagało to czasu, żeby... od razu nie mógł przejąć tej głównej roli, prawda? Od razu nie mógł rosnąć do góry, tylko pewnie był gdzieś tam z boku skierowany, no to zaczął się po prostu wyginać i tyle. Ale wygląda to, jakby to drzewo chciało minąć jakąś przeszkodę. Tak, dokładnie. No i co ciekawe, chociaż jeszcze tutaj później... z prawej strony wygląda, jakby tak, była tak, jakaś odgałęzienie. Była, tak, była, tylko że po prostu, no, może z racji ciężaru, może z złego rozkładu masy odpadła. I co ciekawe, jeszcze to drzewo dalej jest później rozwidlone. Także to też jest z jednego pnia, gdzie się rozwidla. Tak, także no rzeczywiście takie dziwne drzewo, ale spotyka. Kos sobie usiadł, tak, więc tak. Widzimy, że taki czarny kształt na słońcu. Aha, tak. Może uda mi się go namierzyć tutaj kamerą, zobaczymy. O teraz. Okej. Okay. Jest. Kos. No właśnie. Samiec z tego co widzę, bo jest. Ale jest duża szansa. Czarny. O, teraz go jest duża szansa, troszkę, że on nam nie ucieknie, bo
One się nie boją tak bardzo. Kosy są mało puchliwe, właśnie. One kiedyś były... To jest w ogóle też ciekawe, bo kosy kiedyś zamieszkiwały w zasadzie tylko lasy i bały się człowieka. I to takie ciemne lasy. A dzisiaj w zasadzie są... W mieście praktycznie bez problemu można je zobaczyć, bo nawet się lęgną w ogrodach. I przestały się bać człowieka. To jest naprawdę taki gatunek, który ewidentnie na przestrzeni ostatnich lat przestał się bać człowieka. I proszę bardzo, my podchodzimy, jesteśmy już przecież dwa razy bliżej. On się dalej wygrzewa. A on dalej siedzi. On w ogóle na nas nie zwraca uwagi. Znaczy może zwraca uwagę, podejrzewam, że jednym okiem gdzieś tam na nas patrzy, ale podejrzewam, że się nie boi. On teraz trochę podbiegł. Tak, one w ogóle też szybko biegając są takie, taki dosyć dobrze biegający. On się dosyć sprawnie też porusza w ogóle po dnie lasu. No ale o, i teraz dopiero podleciał, ale on właśnie, to jest taki ptak, który daleko nie podlatuje. On podleci trochę, to nie jest jakiś wybitny lotnik, także on podleci trochę, zatrzyma się. Zejdzie gdzieś na ziemię, poszuka czegoś do jedzenia. Brakowało ci sosny. A jest. A właśnie, jest sosna, właśnie. Udało nam się znaleźć. Dokładnie, jest sosna. Nawet co? Tutaj z no, nie wiadomo, szyszkami. Co, nie wiadomo, jak ona długo pożyje. Ta jest już, widać, trochę objedzona, więc całkiem możliwe, że może wiewiórka miała jakiś posiłek, albo może gdzieś niedaleko nawet znajdować się na przykład kuźnia dzięcioła, który też sobie wyjada, wydubuje, tak jest, wydłubuje swoim dziobem nasiona z szyszek sosny, tylko najpierw musi te szyszki odpowiednio oczywiście umieścić, no bo w przeciwieństwie do wiewiórki w rękach ich trzymać nie może. No i mamy też na przykład przekwitniętą już konwalię. Jaką? Majową. Czyli, a mamy... Czerwiec. A mamy czerwiec, czyli słusznie. Tak jest. A tutaj jeszcze mamy siewki. Mówiliśmy bardzo dużo grabowe o siewkach. Słowa, dokładnie, tak? Mówiliśmy bardzo dużo o siewkach dębowych, a tutaj mamy grabowe. A jak już jesteśmy też przy jedzeniu, bo też wspominałeś o tym, że dzięcioły tutaj zjadają, to co prawda dzięcioły z tego drzewa nie skorzystają i jeszcze też nie skorzystają z tego drzewa, no bo jest jeszcze za młode. Ale mamy jarząb pospolity, aha, czyli... Krótko mówiąc, no drzewo, z którego są czerwone korale, tak? Dzieci w przedszkolu nawlekają na nitkę, no to jest właśnie to drzewo. Tak, a to o tym jeszcze nie mówiliśmy. A grabinowe siewki też tak rzadko się pojawiają, czy one już co roku się pojawiają? Nie, no tutaj na przykład jest akurat są dosyć licznie występujące. I też oczywiście, jak najbardziej, też co roku. Chociaż grab też nie owocuje, nie ma tych lat nasiennych co roku, prawda? To też jest takie drzewo, które potrzebuje trochę więcej czasu. Tutaj też widać, rzeczywiście ten grab się przebija, a przebija się przez konwalijkę dwulistną. Z kolei tam mieliśmy konwalię majową, a tutaj mamy z kolei konwalijkę dwulistną. Taki inny gatunek. No i zaczynają być widoczne prześwity. Czy to już jest Wisła? Tutaj będzie widoczna? Jeszcze nie. Jeszcze troszeczkę do Wisły nam zostało, ale powoli dochodzimy do uniwersytetu. Miejsca, od którego też wzięła się nazwa dzielnicy Bielany, ponieważ tutaj król Władysław IV ufundował klasztor Kamedułów. No i jedna z hipotez w nazwy Bielany mówi, że właśnie białe szaty Kamedułów były przyczynką do nazwania tego miejsca Bielanami. Chociaż nasz kolega leśniczy Marek ma też drugą hipotezę, ponieważ też związaną oczywiście z kolorem biały, bo to nie ulega wątpliwości, że Bielany nazwa pochodzi od koloru białego. Ale pytanie, skąd ci Kameduli tutaj przybyli? A przybyli oni z dzielnicy Bielany w Krakowie. Aha. Natomiast skąd tam się wzięła nazwa Bielany? No i tam jest... O, pióro dzięcioła. Więc do pióra dzięcioła zaraz wrócimy. Natomiast tam nazwa już raczej się wzięła od tego, od białych skał, na których właśnie w Krakowie klasztor powstał. Więc może to było tak, że wcale nie od białych szat Kamedułów, tylko od tego, że oni tak bardzo tęsknili za swoimi krakowskimi Bielanami, to nazwali tą część również Bielanami. No jak było naprawdę, to kto chce, to wybierze sobie swoją wersję. Tu bardzo malowniczy teren też. Dochodzimy do kolejnego skrzyżowania i no, niezwykła tutaj rzeźba terenu, jeśli tak można powiedzieć. Tak, zdecydowanie.
W prawo prowadzi ścieżka, tutaj też jest rozwidlenie, jakiś płot na górze. Czemu ten płot ma służyć, bo tak nie widać za bardzo? Podejrzewam, żeby ludzie nie schodzili tutaj właśnie, bo też ten podobny problem mamy też w Lesie Kabackim, że bardzo chętnie z takich właśnie zjazdów korzystają rowerzyści. Aha. No i rozjeżdżają las. W związku z tym... No... A jesteśmy w rezerwacie, gdzie ze szlaku schodzić nie powinno się. To jest w ogóle dosyć taki trudny temat, prawda? Bo trzeba jednocześnie i chronić przyrodę, ale też i dać, udostępniać ludziom dokładnie do wypoczynku, do rekreacji las. No i tak, sprzeczne dwa interesy troszeczkę w niektórych momentach. Tak, stoimy przed dużym problemem, jak tutaj wypośrodkować to. No wiadomo, nigdy się nie da tak zrobić, żeby wszyscy byli zadowoleni, no ale... No i tablica właśnie o tym mówi dokładnie, tak, czyli dokładnie, zagrożenia Lasu Bielańskiego powodowane przez człowieka. Tutaj jest kolejna tablica edukacyjna. Czy to jest ścieżkowa? Nie, to jest właśnie edukacyjna. Zaraz, tak. Zaraz do niej podejdziemy, tak. Natomiast właśnie. Można znaleźć różne ciekawe okazy przyrodnicze i tutaj mamy pióro dzięcioła dużego z jego skrzydła. Takie plamki ma białe na sobie. No właśnie, jest ciekawe jest to, że te plamki, które na pojedynczym piórze, no, ewidentnie są plamkami, to na jego ciele układają się w kreski. Aha. Więc to coś, co zupełnie inaczej wygląda na pojedynczym piórze, na ciele ptaka potrafi właśnie różne fantazyjne kolory przybierać. Szkoda, że też nie zostawił nam swojego pióra z ogona, ponieważ dzięcioły mają dość specyficzne pióra na ogonie. Gdy bębnią, no to dość dużą siłą uderzają w drzewo swoim dziobem. Mechanizm języka, który otacza ich mózg w środku, chroni ich przed wstrząsem mózgu na przykład, ale muszą też mieć dobrą podporę, no bo jeśli by nie miały dobrej podpory i słabo byłyby do drzewa przyczepione, to od takiego uderzenia by szybko odpadły. Więc one zapierają się też piórami właśnie z ogona i te pióra są naprawdę bardzo twarde, więc te pióro mogę sobie spokojnie wygiąć, nawet może słychać być. Natomiast takiego pióra z ogona, no już bym nie wygiąłbym tak. Ono opiera się i służy właśnie temu, żeby dzięcioł się zaparł i stabilnie mógł siedzieć na drzewie, gdy wykuwa. No prędzej byś złamał pewnie niż wygiął właśnie. Czyli dochodzimy do tego miejsca, gdzie jest Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego, tak? Tak, w zasadzie no my będziemy schodzili tutaj po schodkach i w zasadzie już dojdziemy do miejsca, tak, gdzie jest uniwersytet, tak, klasztor, no i te domki, które są pozostałością też po kamedułach, no bo oni, wiadomo, no mieli dosyć surową regułę, żyli osobno, każdy w swoim domku, eremie. No i te domki są do dnia dzisiejszego, one pozostały do dzisiaj, także można je obserwować. No to co, to idziemy w dół tutaj, tak? Tak. Czyli jest, obok tablicy schodzimy. Tak. Po lewej stronie jest takie rozcięty pień drzewa. Dokładnie. Bardzo i też ciekawe. Takie wejście, tak. Fajne, zrobione rzeczywiście, tak, fajnie no bo to wygląda. Trzeba pamiętać, że jeśli drzewo spadnie na ścieżkę, na szlak, no to w takim wypadku trzeba je usunąć ze względu na to, żeby ten szlak był możliwy do przejścia. Więc drzewo, które jest martwe i spoczywa sobie gdzieś w głębi lasu, to oczywiście zostawiamy je w spokoju, żeby dalej pełniło swoją funkcję martwego drewna. Natomiast w związku z tym, że jesteśmy na szlaku udostępnionym do ruchu pieszego, no to w takim wypadku usuwamy drzewa, które albo przenosimy, które znajdują się na ścieżce, którą podróżują ludzie. I tutaj znowu idziemy schodami. To są takie same schody jak tamte chyba, tak? Tak, dokładnie. Dokładnie tak. Takie z takiej deski tarasowej bym powiedział, tak? Wyżłobione. No po to, żeby się nie poślizgnąć, bo na przykład jak będziemy wchodzili zimą albo nawet jesienią, kiedy te schody są mokre, no to kto nie chodził po śliskim, po mokrym drewnie, to nie wie, ale naprawdę bardzo łatwo przewrócić się, kostkę skręcić. Trzeba uważać, to też właśnie tak uczulamy na to, żeby tak. Jednak tutaj podczas deszczu, jak ktoś chce się przejść, to żeby uważać. No i doszliśmy do budynków. Tak. Po prawej stronie za płotem są te budynki, po
prawej stronie jest również ścieżka, którą nie pójdziemy, tak? A tak, w lewo sobie, tak, jest ścieżka, którą pójdziemy. Ona bardziej zachęcająco nawet wygląda. I kolejna tablica edukacyjna, obiekty zabytkowe na terenie Lasu Bielańskiego. Właśnie, jakie są obiekty zabytkowe? Tutaj grób Stanisława Staszica. Tak, też właśnie jest zaraz, bo Staszic jest tutaj pochowany w zasadzie pod, jego grób znajduje się pod samą ścianą tutaj kościoła. No i klasztor i te eremy, o których sobie wspominaliśmy wcześniej. Także kiedyś to rzeczywiście naprawdę, no jak nie było jeszcze tutaj uniwersytetu, zresztą tutaj pokazują te zdjęcia, to naprawdę tutaj wyglądało to miejsce na pewno bardzo, bardzo ładnie, bardzo ciekawie i no, nie było też jeszcze Warszawą, prawda? To było poza Warszawą. No jeszcze po drugiej stronie, już od strony bliżej Wisły, znajduje się ujęcie wody. Niektórzy mówią, że ta woda ma właściwości lecznicze. Można się samemu przekonać. Zdrowotne, tak? Tak jest, zdrowotne. A my tam dojdziemy, bo moglibyśmy spróbować tej wody. No moglibyśmy dojść tak naprawdę, bo tu zaraz wyjdziemy z powrotem na ulicę Dewajtis. Czyli... I tam skończymy chyba, tak? Nasz spacer, tak, spacerownik. Tak, taki, żeby tam właśnie skończyć nasz spacerownik. Natomiast gdybyśmy dalej poszli na wschód, no to dojdziemy właśnie na dół, już będziemy schodzili wprost do Wisły i po drodze jest właśnie ujęcie wody. A tu może jeszcze tu na chwilę się zatrzymajmy. Tak. Jeszcze może zwróćmy uwagę na takie małe rośliny, które właśnie rosną pod naszymi nogami. Chociaż też można czasami potrafią... Jedną lubimy, drugiej nie lubimy. Tak, jedną lubimy, drugiej nie lubimy. Aczkolwiek warto zwrócić uwagę, że zarówno jedna, jak i druga, kiedy mają dobre warunki, to potrafią dorosnąć. One zwykle tak wyglądają. Mniej więcej to są taki średni rozmiar. Ale te najwyższe, no to potrafią spokojnie i do takiej wysokości dorosnąć. Stać, także jest to naprawdę bardzo dużo. Metra mniej więcej. Tak? No, troszeczkę mniej, tak. Jesteśmy cierpliwi czy niecierpliwi? No to... Jak jesteśmy niecierpliwi, to możemy zacząć od niecierpka. Więc pytanie, czy to bardziej chodzi o cierpliwość, czy to bardziej chodzi o to, że go my nie cierpimy w naszej szerokości geograficznej. A niecierpliwy niecierpek jest wtedy, kiedy chcę uwolnić swoje nasiona, które znajdują się w jego owocu. Nie wiem, czy mi się akurat z tym niecierpkiem uda, ale jeśli tutaj można zrobić zbliżenie, to widzimy, że mamy owoc. W środku już nawet widać nasiono i przy dotknięciu on powinien eksplodować. No ten nie, ten o! No troszkę nie było takiego efektu, ale ten jeszcze nie był tak bardzo niecierpliwy. I widać, że w środku mamy nasiono, które się rozsiewa z ogromną skutecznością. Wystarczy, że jakieś zwierzę przejdzie, dotknie dojrzałego owocu i on eksploduje, rozsiewając wszędzie dookoła nasiona niecierpka. No i jest to problem, bo jest to gatunek nie tylko obcy, ale gatunek też inwazyjny. W Lesie Bielańskim jeszcze tak wielkiego problemu nie ma nim, jak w lesie na przykład kabackim. Można było zobaczyć, jak rozpoczynaliśmy naszą trasę w lesie kabackim. Zresztą później jak szliśmy, to też. No w zasadzie porastał całe połacie terenu, uniemożliwiając wzrastanie naszym rodzimym gatunkom. On odcina im całkowicie światło. No tu widać, że jeszcze nie rozrósł się aż na tak dużą skalę. Tak dużo go nie ma. Rzeczy. Ale w lesie kabackim no, jest po prostu dywan. Dywan z niecierpka i... To znaczy, że tam to, co widać, to nie jest niecierpek, tak? Tam dalej, głębiej w lesie. Jest, tak? jest właśnie już niecierpek. Tak. I on podejrzewam, że będzie cały czas dalej w ten las wchodził. Tak, no miejmy nadzieję, że jednak te nasze gatunki się oprą temu naporowi tego gatunku. Ale poczekaj, zanim jeszcze o tym powiesz, to ja chciałbym jeszcze wrócić do niecierpka na dosłownie jedno zdanie, bo w ogóle dlaczego jest niecierpek? On w takim razie czegoś nie cierpi, ale czego albo on nie cierpi? Niecierpliwy, tak jak mówię. Albo niecierpliwy, właśnie, albo jest niecierpliwy. Ale chyba wydaje mi się, że ta nazwa jest dosyć dobrze dobrana do tego gatunku, bo jak popatrzymy sobie na niecierpki, które rosną na które pada okresowo dosyć duża ilość światła, szczególnie teraz, jak mamy czerwiec, lipiec, to będą bardzo dobrze nasłonecznione, ostro, będzie naprawdę wysoka temperatura i u nich można zobaczyć takie zjawisko, że te liście tak opadają, tak zwisają. Robi to wrażenie, jakby ta roślina przestawała żyć. Zwiędła. Tak jakby zwiędła, dokładnie. No,
wniosek jest prosty, on nie cierpi po prostu światła, tak? On musi właśnie żyć tam, gdzie jest cień. I to widać ewidentnie bardzo mocno, wyraźnie, trochę więcej słońca, trochę większa temperatura i od razu te liście opadają. No dobra, ale to będzie na tyle, a teraz przejdziemy sobie do kolejnej rośliny, która rośnie obok. Glistnik, jaskółcze, ziele. No i pytanie, czy ono rośnie jeszcze w rezerwacie, czy już rośnie poza rezerwatem? Właśnie, bo... też zadawałem sobie to samo pytanie, bo warto by pokazać, co ona ma w środku, dlatego tak byśmy jest. Musieli ją urwać, tak? A jeśli w rezerwacie, no to nie można. Tak, tak, jeżeli w rezerwacie, to nie można. Ale chyba rezerwat dotąd sięga. No właśnie, też mi się wydaje, że to chyba jest granica rezerwatu. Już poza rezerwatem i jest to roślina mająca właściwości lecznicze, a dokładnie jej sok, który jest koloru, zaraz będzie widać. O, jest widoczne bardzo dobrze. Żółtego, pomarańczowego. Barwnik taki też chyba pewnie, tak? Używany dawniej do barwienia tkanin być może. A nie, to on akurat jest używany do likwidowania kurzajek. Aha. Więc jeśli mamy jakieś problemy skórne, kurzajkę, to jak najbardziej glistnikiem możemy sobie posmarować i szybko przechodzi, czy jakiekolwiek inne problematyczne zmiany skórne. To on jak najbardziej się tak. A muszę przyznać, że ja byłem do tego dosyć sceptycznie nastawiony, ale pomyślałem sobie, spróbuję, może rzeczywiście działa. No i niech moja ręka posłuży za przykład. Kiedyś była brzydka, ale teraz była brzydsza, teraz brzydka, ale miała tutaj kurzajkę. Rzeczywiście miałem kurzajkę, natomiast nie ma. No tak, tak, rzeczywiście pomógł. Faktycznie zeszła bez żadnego większego problemu i nie trzeba było wycinać, mrozić, palić i tak dalej. Jak to się niektórzy. Bardzo przykre. Dokładnie, metody. Dokładnie. Tylko rzeczywiście wystarczyło w miarę regularnie. Bo ja jak po prostu byłem w lesie, zrywałem tego glistnika, troszeczkę nasączyć, zostawić i tyle. I faktycznie, schodzi. No. Ja jestem tego ewidentnym przykładem. No, w lesie możemy pewnie dużo takich ziół znaleźć, ale trzeba by się było wybrać pewnie z jakimś zielarzem, który by to wszystko opisał, w dokładnie. Którym lesie co można znaleźć. No i też w rezerwacie to nie za bardzo też nie. Możemy tak, sobie na to pozwolić. Trzeba uważać też, żeby nie zebrać czegoś trującego i zamiast sobie pomóc, to żeby sobie nie zaszkodzić. A coś jeszcze bardzo się zatrzymać, to pokażemy jeszcze dwie ciekawe rośliny, które tutaj nam na koniec się pojawiły, bo mamy tutaj, to jest bezczarny, który ma kwiaty koloru białego. Właśnie, bo ta nazwa kiedy czarny... Kiedy kwitnie? W zasadzie to one już teraz powoli przekwitają. On z początkiem czerwca zaczyna kwitnąć. To są bardzo ładne, takie duże kwiatostany właśnie koloru białego. Natomiast później przekształcają się w piękne, czarne owoce. No i właśnie stąd jest ta nazwa, bezczarny. Ale obok też ciekawa roślina, bo mówiliśmy o klonach. No i tutaj w lesie bielańskim przede wszystkim mamy klony albo jawory, albo klony pospolite. A to, co widać tutaj, to jest klon polny. Także trzeci gatunek występujący w Polsce, ale nie ostatni trzeci, tylko jest jeszcze kilka innych gatunków. Na przykład taki, którego nie lubimy, to jest klon jesionolistny, który też gdzieś tutaj nawet widziałem, że występuje, że rośnie. No to jest przybysz z Ameryki Północnej i jego nie lubimy, bo też podobnie jak i niecierpek drobnokwiatowy jest inwazyjny. I jak pójdziemy sobie nad Wisłę, to właśnie to miejsce, znak taki duchowy. Cóż ten znak który? Może prezentować? Może najpierw go opiszemy. Na niebieskim tle mamy żółtą słońce. Taką podstawę tak z kreskami, tak jakby do góry skierowane. Jedna trzecia słońca do góry, ale tak naprawdę to nie jest to słońce, to jest muszla. Aha. Tak jest, muszla, która wyznacza właśnie szlaki pielgrzymkowe. A ten akurat muszla to do Komposteli prowadzi, czyli do tego
odwiecznego, chyba najstarszego pielgrzymkowego szlaku europejskiego. I chyba też, no przynajmniej z naszego kraju, to jeden z najdłuższych w ogóle, bo to są, nawet nie wiem dokładnie ile, ale kilka tysięcy kilometrów, także całkiem, całkiem sporo. Mhm. No i dochodzimy do końca tej drogi i jednocześnie mamy kostkę naszej i proszę, bardzo wycieczki, naszego spacerownika. Tak udajemy, że nie widzimy go. A tam przykład, coś idzie, mysz? Mam przykład, że się nie, mysz. Że się nie boi. Mysz? Tak. A jest, tak, rzeczywiście. Tu była to nie wiem, czy tutaj na pniu. O tu właśnie, jak się zbliżymy, to może gdzieś nam zaraz wyskoczy. A, że on tutaj się schowała. Tutaj, tu gdzieś, tak. A gdzie się schowała? Schowała się w martwym drewnie. Martwe drewno weszła. Dokładnie tak. Więc potwierdza się też to, co mówiliśmy wcześniej. To nie były tylko puste słowa, że rzeczywiście takie kawałki drewna służą jako kryjówki. A właśnie, pominęliśmy gryzonie rzeczywiście. A dla gryzoni przecież to też jest bardzo istotne miejsce, gdzie mogą i znaleźć coś do jedzenia, i właśnie się ukryć. Dochodzimy do końca ścieżki, do końca naszego spacerownika. Jednocześnie Zobaczcie. Kos idzie z nami. On tak się jakoś tak. Chyba to. On a tam tak drugi jeszcze przeleciał. Zaprzyjaźnił się z nami. Samicą. Tak, tak, właśnie. Samca poznamy po całym czarnym ubarwieniu, żółtym albo pomarańczowym, bo to też różnie wychodzi. Tak, czasami właśnie jest żółty, czasami jest pomarańczowy dziób i jeszcze jest taka żółta obwódka oka. Nie tęczówka, tylko obwódka oka. Że to jest taka cecha charakterystyczna właśnie kosa, ale samca, bo samica jest w zasadzie taka jednolito brązowa. Jakoś specjalnie się nie wyróżnia. Do niedawna ta droga chyba była udostępniona jeszcze, bo widać znak drogowy, który mocno zardzewiał, ale jeszcze stoi. Dzielnie. Nawet mało dostrzegalny już się wtapia w otoczenie. No i to już koniec naszej wycieczki ze spacerownikiem. Ciekaw jestem, jak słuchaczom udało się przejść tą trasę tak, słyszymy razem nawet z nami. Cywilizację. No właśnie, już tak. Słyszymy samochody, lasu, tak, biegacze tak. Tutaj są. Jesteśmy w takim dniu, że akurat nie ma specjalnie tutaj dużo chyba, bo też uniwersytet jest dzisiaj chyba nie funkcjonuje, bo jest dzień po Bożym Ciele, więc tak. Chyba, że sesja. Chyba, że studenci mają egzaminy. No. Chociaż myślę, że dzisiaj jednak może być wolne. Nie widzieliśmy jakoś dużo, wielu osób. Zresztą u nas na trasie przecież nikogo nie minęliśmy. No właśnie. Prawda? Więc było dosyć spokojnie. A jeszcze warto może powiedzieć o tym, że jakbyśmy skręcili w prawo i doszli wcale nie tak daleko, to dojdziemy bezpośrednio do Wisły. Jesteśmy naprawdę w bardzo niewielkiej odległości od Wisły. Ale jednak ta Wisła będzie się dużo lepiej uwidaczniała i będzie chyba jednak ważniejszą funkcję pełniła dla lasu kolejnego, czyli dla lasu Mucińskiego, gdzie tam w zasadzie no, praktycznie las styka się z bezpośrednio z rzeką. Także tam więcej o tym opowiemy. I tam też zapraszamy. Zapraszamy do słuchania tak kolejnych spacerowników. Był ze mną Bartosz Popczyński, dziękuję bardzo. I Adrian Uszkiewicz. Dziękujemy bardzo, do usłyszenia. To był podcast dla Wikipedii z serii Lasy Warszawy. Zapraszamy do subskrybowania kanału i słuchania poprzez iTunes, czytniki na Androida lub